Bieganiem, pływaniem, jazdą na rowerze. Tak miłośnicy sportu chcą uczcić kanonizację ojca świętego Jana Pawła II. Wiele osób drogę z Polski do Watykanu pokonało o własnych siłach. Jan Paweł II kochał sport. W młodości grał w Wadowicach w piłkę nożną, jeździł na łyżwach i nartach. Wędrował po górskich szlakach, uczestniczył w spływach kajakowych. W czasie swojego pontyfikatu na prywatnych audiencjach przyjął dziesiątki delegacji byłych i czynnych zawodników sportowych. W homiliach często podkreślał rolę sportu w społeczeństwie. Środowisko sportowe chce mu za to podziękować i uczcić jego kanonizację. Z tej okazji organizowane są specjalne biegi, sztafety pływackie czy imprezy kolarskie. Niektórzy od wielu dni są w drodze do Rzymu. Do Watykanu biegnie sztafeta biegaczy m.in. z Brodnicy, Bydgoszczy, Torunia, Polic i Nowego Miasta Lubawskiego. Rowerowym tandemem z Grodziska Wielkopolskiego jadą państwo Izabela i Paweł Lipscy. Również na dwóch kołach na kanonizację zmierzają 60-letni Jan Kostuł z Garcza oraz z Sopotu 54-letni Zbigniew Czajka i 40-letni Piotr Zabłudowski. Od końca stycznia do Watykanu idą pieszo Jolanta i Zbigniew Janczak z Miłosławia w Wielkopolsce. Do grona tych, którzy nietypowo dotarli na kanonizację, jest Piotr Kuryło, 40-letni maratończyk. Swój bieg rozpoczął 16 marca, codziennie pokonywał około 70 km, by dotrzeć do celu. Ja wiedziałem, że nasz papież jest święty od początku, więc jak gdyby to jest tylko takie oficjalne. Dla nas ludzi, dla Polaków tym bardziej zawsze Jan Paweł II był Andrzej, święty. W wielu polskich miastach organizowane są imprezy sportowe z okazji kanonizacji. Między innymi bielsko-biała pływacka sztafeta pod hasłem Płyniemy do Rzymu czy bieg papieski, który odbędzie się w Lubinie i Bytowie. Sportowo uczcić kanonizację można także za granicą. Grupa Dogonić Marzenia organizuje w Irlandii bieg dla papieża.